Mam nowość dla was. Księga Daniela. Dlatego cieszycie się? Cieszycie się. Wiecie, przeszliśmy jakiś etap już, kilka rozdziałów żeśmy przerobili i to były takie rozdziały takie historyczne, te, które, z którymi sobie wszyscy dajemy doskonale rady. Ja też. I teraz przychodzimy w taki etap, który ja sobie też nie daję rady. Dlatego zapraszam was do tego następnego etapu. Musimy przejść to razem. Zanim będziemy czytać, dzisiaj czytamy rozdział 7, Księga Daniela, rozdział 7. Wiecie, to jest niesamowite. Kiedy modliłem się, kiedy rozmyślałem, ale powiem wam jeszcze też taki mały przykład, że Duch Święty daje niesamowite zrozumienie, daje głębie przeżywania Bożego Słowa. I powiem wam tak, kiedy czytałem Księgę Daniela, czytałem ją wiele razy w moim życiu, zawsze coś wynosiłem z tego. Zawsze tam było coś dla mnie, co pobudzało mnie, co mnie zachęcało. Kiedy byłem młody, czytałem i widziałem, Daniel był młody, to mnie zachęcało, żeby być jak Daniel. Na zeszłym spotkaniu mieliśmy taki tytuł nawet, bądź jak Daniel. Niezależnie w jakim wieku jesteś, to zawsze pasuje do Daniela. Właśnie dzisiaj jesteśmy w takim wieku, kiedy jest seniorem Daniel. I ciągle z tą samą krzepą, ciągle z tą samą radością służy Bogu, wielbi Boga. Będziemy to czytać, będziemy to widzieć. Spotkamy go dzisiaj w takim, wiecie, naprawdę dojrzałym wieku. No ale co? Kiedy czytałem, zawsze coś wynosiłem cennego do mojego życia i wprowadzałem to w czyn. Natomiast powiem wam tak, kiedy przygotowuję się do tego i mówię, Boże, chcę teraz nie tak dla siebie, ale tak bardziej dla nas razem, żebyś Ty mi, Duchu Święty, objawił coś, żeby wszyscy, żebyśmy mogli wziąć, skorzystać i być zbudowani, to Bóg zaczyna otwierać niesamowite skarbce. Ja bym tego sam nigdy nie doszedł do tego, nigdy bym tego nie otworzył, a On mi to otwiera i widzę ciągle więcej. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj właśnie przeszliśmy przez 6 rozdziałów, historyczne rozdziały. I te rozdziały mówią nam bardzo wyraźnie, jak żyć w czasach trudnych, jak żyć w czasach, kiedy jest ciężko, jak żyć w czasach, kiedy różne sytuacje życiowe nas mogą spotkać, jak przechodzić przez ogień, jak przechodzić w miejscu doświadczenia, próby, w ciężkich miejscach naszego życia, prawda? Te historyczne momenty nam pokazują, że Daniel, pomimo okoliczności, jakie go spotykały, on postanowił od najmłodszych lat życia, kiedy był, wiecie, na samym początku, w 1 rozdziale, w 8 wierszu, mamy napisane, że ale Daniel postanowił w swoim sercu. I tam już widzimy to postanowienie. I on nigdy nie odpuścił, nigdy nie poszedł na kompromis z tego względu, że powiedział, Bóg jest jedyny, jest moim Zbawicielem, jest moim Bogiem, jest jedynym Bogiem i będę Jemu służył, pomimo czegokolwiek. I wiecie, dziwiliśmy się, że młody, to jeszcze może mógł sobie na kompromis pójść, bo jeszcze całe życie przed nim, więc mógł go szybko stracić. Ale potem jest coraz starszy i dzisiaj właśnie będziemy już widzieć, kiedy jest w podeszłym wieku, kiedy jest seniorem i on ciągle jest tak mocny i tak ciągle jeszcze bardziej stoi za tą decyzją, stoi za Bożym Słowem, za Jego obietnicami. I zastanawiałem się i modlę się, Panie, co mam powiedzieć na sam początek? I Duch Święty mi dał taką myśl. Wierzę, że to jest Duch Święty. Dał mi taką myśl. Przez pierwsze 6 rozdziałów czytaliśmy, studiowaliśmy i oglądaliśmy, jak żyć. Patrzyliśmy się na Daniela i daje nam to niesamowity power do życia, do naszego wzrostu, naszego życia. Jak żyć? Jak żyć w świecie w ciężkich warunkach? Jak żyć, kiedy są prześladowania? Jak żyć, kiedy przyjdzie ciężko? Kiedy nawet przyjdzie niewola? Kiedy przyjdzie coś, kiedy nie możesz mieć swojego zdania. I przez tych 6 rozdziałów żeśmy przez to przechodzili. Natomiast następne 6 rozdziałów, bo jest 12, następne 6 rozdziałów będziemy studiować, dlaczego warto tak żyć. To mi dało takie światło, że to jest tak podzielone, że następne rozdziały objawiają nam, dlaczego warto żyć tak. Amen? Rozumiemy to? To jest niesamowite. To jest niesamowita myśl. Bo wiecie, możemy sobie przeczytać słowo i mówić, no dobrze, okej, chcę tak żyć, ale czemu? Dlaczego? I właśnie teraz będziemy rozumieć, będziemy dochodzić do tego, dlaczego warto tak żyć. I dzisiaj czytamy 7 rozdział, więc chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania tego rozdziału i potem zastanowienia się chwilę nad nim. Czytaliście w domu? Ja tak zawsze pytam, bo w szkole zawsze jak pani pytała, była zupełnie taka sama atmosfera. Że kochane dzieci, przeczytaliście lekturę?
Oczywiście, że tak. A w którym miejscu jesteś? W środku. A co tam było? Oj, fajnie. Fajnie się poczuć znowu dzieckiem, prawda? Księga Daniela, 7 rozdział. Zatytułowane w naszej Biblii jest 4 bestie. A my czytamy o, ja bym to nazwał, sen Daniela. Czytamy od pierwszego wiersza. W pierwszym roku panowania Belsazara, króla babilońskiego, Danielowi przyśnił się sen. Leżał na swoim łożu, a w myślach przewijały mu się kolejne widzenia. Streścił je potem w taki sposób. W nocy, rozpoczął Daniel, miałem takie widzenie. 4 wiatry niebios wzburzyły wielkie morze. Z morza zaczęły kolejno wychodzić 4 ogromne bestie. Każda z nich była inna. Pierwsza była jak lew z orlimi skrzydłami. Gdy patrzyłem, wyrwano jej skrzydła, podniesiono ją z ziemi i postawiono na nogi jak człowieka. Dano jej też ludzkie serce. Za nią pojawiła się kolejna bestia, druga. Przypominała niedźwiedzia. Jedna jej strona była uniesiona, a z paszczy z pomiędzy zębów wystawały jej 3 żebra. I tak jej powiedziano, wstań i jedz dużo mięsa. Następnie, gdy tak patrzyłem, pojawiła się kolejna bestia, podobna do pantery. Z grzbietu wyrastały jej 4 skrzydła, przypominające skrzydła ptaka. Miała też ta bestia 4 głowy i dano jej władzę. Potem w moim nocnym widzeniu pojawiła się 4 bestia, budziła lęk, była groźna i niezwykle silna. Miała potężne żelazne zęby, pożerała i miażdżyła, a resztę deptała nogami. Była ona inna niż wszystkie poprzednie bestie, miała 10 rogów. Gdy jak przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać z pomiędzy nich kolejny, z początku mały róg, i 3 spośród poprzednich rogów zostały przed nim wyrwane. Róg ten miał oczy podobne do ludzkich i usta mówiące wyniośle. Patrzę, ustawiono trony, zajął miejsce odwieczny. Jego szata była biała jak śnieg. Włosy na głowie jak czysta wełna, jego tron niczym płomień ognia, a koła tronu jak płonący ogień. Rzeka ognia wypływała sprzed niego. Służyło mu 1000 tysięcy, stało przed nim 10 000 razy 10 000, Sąd zajął miejsce i rozwinięto zwoje. Moją uwagę przykuł dźwięk wyniosłych słów, które wypowiadał róg. W końcu zobaczyłem, że bestię zabito, a jej ciało zniszczono. Rzucono je w ogień na spalenie. Pozostałym bestiom też odebrano władzę, lecz przedłużono im życie i wyznaczonego okresu i ustalonego czasu. Przyglądam się dalej i widzę na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego, przyprowadzili go do Niego, wtedy dano Mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie i czciły Go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą, Jego panowanie niezniszczalne. Mnie natomiast Daniela ogarnęło przygnębienie. W duchu moim wnętrzu to, co zobaczyłem w myślach, zaniepokoiło mnie. Podszedłem więc do jednej ze stojących tam postaci i poprosiłem ją o wiarygodne wyjaśnienie tych wszystkich obrazów. I otrzymałem odpowiedź. Wyjaśniono mi znaczenie tych spraw. Te 4 wielkie bestie to 4 królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz święci Najwyższego otrzymają królestwo, obejmą panowanie na wieki, aż na wieki wieczne. Wtedy zapragnąłem poznać prawdę o 4 bestii. Była ona inna niż wszystkie pozostałe, niezwykle straszne. Miała żelazne zęby, miedziane pazury, pożerała i miażdżyła, a resztę deptała nogami. Chciałem też dowiedzieć się czegoś o 10 rogach na jej głowie i o tym innym, który gdy wyrósł sprawił, że wypadły 3 spośród poprzednich, o rogu, który miał oczy i usta przemawiające wyniośle, a z wyglądu był większy niż jego towarzysze. Bo gdy patrzyłem, zauważyłem, że ten róg prowadził wojnę ze świętymi i przemagał ich, aż wkroczył Odwieczny i wymierzył sąd świętym Najwyższego i nadszedł wyznaczony czas, aby święci objęli panowanie. Oto co usłyszałem. 4 zwierzę to 4 królestwo, które ma nastać na ziemi. Będzie ono inne niż pozostałe królestwa. Pożre całą ziemię, podepcze ją i zmiażdży. A 10 rogów oznacza, że z jego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny niż wcześniejsi i obali 3 królów. Będzie on przemawiał przeciwko Najwyższemu, będzie uciskał jego świętych, będzie zamierzał odmienić oznaczone pory i prawo, a będą wydani w jego moc aż do czasu i czasów i połowy czasu. Lecz gdy dojdzie do sądu, pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i zniweczyć. A królestwo i władza i potęga królestw pod całym niebem będą dane ludowi świętych Najwyższego
Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszelka władza Jemu oddawać będzie cześć i Jemu okazywać posłuszeństwo. Na tym kończy się opis tych rzeczy. Mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli i pobladłem na twarzy, a sprawę tę zachowałem w pamięci. Powiedzcie mi, jak się wam słuchało, jak się wam czytało, wsłuchiwało w te słowa. Jest ciekawie, prawda? Zrobiło się ciekawie. Chcę wam powiedzieć tak. Kiedy rozmyślałem nad tym, kiedy modliłem się o to, jest wiele komentarzy, jest wiele mądrych wypowiedzi, wiele kazań słyszałem na ten temat. I warto jest wgłębić się w to wszystko. Ale chcę wam powiedzieć, że chcę zrobić coś inaczej. A to z tego względu, że tak pobudza mnie Duch Święty, moje serce. Chcę przytoczyć, że wiecie, te symboliki, 10, czy 3, czy 7, czy jakkolwiek, w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, bardzo często oznaczają, to są symboliczne cyfry. Kiedy na sam początek chciałbym powiedzieć, kiedy będziemy mówić o tym, że był taki król i miał tam powiedzmy 10 rogów i te rogi 11 wyrósł i tam gdzieś 3 żebra w paszczy niedźwiedzia, żebyśmy zrozumieli i żebyśmy przyjęli do wiadomości, że to jest symboliczne w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, jest bardzo często używana symbolika cyfr. Co to znaczy? Już wam tłumaczę. Jest to coś takiego, że kiedy na przykład... O, zacznę od 7, bo to jest pełnia Boża. To wszyscy wiedzą, prawda? 7 to pełnia Boża. I 7 oznacza zawsze pełność, pełnię. Zawsze, kiedy Bóg coś mówi i jest oznaczone 7, to znaczy, że coś będzie kompletne, pełne. To jest pełnia Boża. Nawet widzimy tutaj w Księdze Daniela, kilka rozdziałów wcześniej było takie zdarzenie było, kiedy... do Nebukadnezara przez sen jego Bóg powiedział, że będzie, wiecie, o tym wygnaniu tam było, kiedy stanie się jak zwierzę i tak dalej, że to będzie trwało 7 pór. Prawda? Pamiętacie takie coś? 7 pór. I wiecie, uczeni się zastanawiali nad tym, czy to było 7 lat, czy to było 7 pór roku, czy to było 7, ale tu nie chodzi o 7 jako czegoś 7, ale o pełnię. Jest powiedziane, że to nie będzie ani krócej, ani dłużej, ale tyle, ile Bóg wyznaczył. To będzie po prostu ta pełnia. Rozumiemy? Dlatego, kiedy jest tutaj mowa o jakichkolwiek liczbach w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, to jest tutaj mowa o jakimś określonym czasie. I to jest symbolika. Więc ja myślę, że nie należy tego traktować tak dosłownie, że jest 3, to trzeba się doszukiwać teraz 3 królestw. Wiecie, nie tak dawno słyszałem taki komentarz gdzieś tam znalazłem, chyba nawet taka broszura wyszła i gdzieś tam, że nad tym kanałem Suezkim gdzieś tam jakiś niepokój się zrobił i tam nie można było przepływać, to jakieś kraje, które tam miały interes w tym biznes, zwłaszcza Ameryka na czele, powołały 9 krajów i podobno 10 jeszcze miał być powołany. Już ktoś to podsunął pod to, że to jest 10 rogów. Ale to wcale nie o to chodzi. Słuchajcie, 10 do 10 to w ogóle nie należy tego tak pasować. Dlatego, że 10 to znaczy też pewna suma w Słowie Bożym. Nie wiem, czy to ma, wam pomoże coś, ale kiedy byłem w Izraelu rok temu dokładnie, to nie wiem, czy wiecie, że na przykład kiedy Żydzi, ortodoksyjni Żydzi się zbierają na modlitwę, na przykład pod ścianą płaczu, to ich musi być 10. Jeżeli ich jest 9, to nie zaczną modlitwy. Musi być, powiedzmy, pewna suma i to jest 10. Na przykład, to jest symbolika cyfr. Więc tutaj też te 10 rogów, to chodzi o królestwa, to pełnię królestw. To nie chodzi, że będzie 10 państw na przykład i po tych 10 państwach powstanie następne 11 i to będzie coś tam. To jest symbolika, że to będzie pełnia, będzie to, powiedzmy, akurat nie pełnia, bo pełnia to jest 7, ale 10 będzie to określona liczba, która musi się wydarzyć, musi to dojść do skutku. Rozumiemy? Amen. Jeszcze chcę powiedzieć, bo tutaj jest też zwrócone uwagę na to, bo wiele tych cyfr tutaj mamy i na samym początku tego rozdziału jest też powiedziane, że nad oceanem z czterech stron wiatr, prawda? I też sobie możemy myśleć, co oznaczają z czterech stron. Więc cztery strony, cztery, w ogóle czwórka w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym bardzo często jest używana do świata. Jako świat, określając świat, dlatego że jest cztery strony świata, jako wszystkie krańce. Więc bardzo ta symbolika jest zbliżona do świata. I kiedy tutaj jest mowa, że wiatr rozdmuchiwał ocean w cztery strony, to chodzi o świat, że to powstało ze świata. Natomiast ocean bardzo często w symbolice Pisma Świętego oznacza ludzi, oznacza tłumy, oznacza ludzi.
morze, ocean, kiedy jest powiedziane, że w morzu, z morza powstało coś, z morza coś wyszło, to nigdzie tam nie, wiecie, tak jak w Matrixie czy w jakimś tam filmach fantastycznych, że coś tam wychodzi z morza, tylko po prostu, że to jest spośród ludzi. I my to rozumiemy, prawda? To wszystko dla nas jest zrozumiałe. Dla przypomnienia tylko mówię. Ale wiecie, dla mnie to jest bardzo wymowne, bo to Słowo Boże, kiedy czytamy tutaj w 7 rozdziale na początku, że właśnie został wiatr, poruszał morze, to poruszenie było i z tego morza, z oceanu, dokładnie tak jest powiedziane, z oceanu, wyszła pierwsza bestia. I był to lew ze skrzydłami. Lew ze skrzydłami to był i wiecie, i kiedy Daniel miał to, ten sen, kiedy go miał, tę interpretację, to on już był przekonany, że to pierwsze zwierzę to on już zna. Dlatego chciałbym powiedzieć teraz do kontekstu, jeżeli już o cyfrach powiedzieliśmy. I tak samo, jeżeli chodzi jeszcze powiem o trójkę, tam jest gdzieś powiedziane, że 3 żebra będzie miał ten niedźwiedź w pysku. Więc też domyślają się, bo to było, chodziło o Persję, więc następne państwa, które podbijał, to była chyba Libia, to był Egipt i jeszcze jakieś jedno państwo, nie pamiętam, ale to tylko są domysły, że chodziło o 3 państwa. Bo tak naprawdę to chodziło o podboje, o to, że byli właśnie takiego nastawienia. Medopersja była pożerająca, więc tak wręcz no, krwiożercza, jeżeli chodzi o tę potęgę. I co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że kiedy wychodziły te bestie, te zwierzęta podobne do zwierząt, jak to Daniel opisuje, więc pierwsze on opisuje jako lew. Zgadza się? Mamy tam lwa. Widzi, że jest jak lew, ale taki nie do końca lew, bo ma skrzydła. I kiedy zobaczył w tym śnie, zobaczył, że ten lew, zostały mu wyrwane te skrzydła, wiecie, to tak daje nam do zrozumienia, że przestał sobie już fruwać, prawda? Że przedtem był taki, że mógł po ziemi się poruszać, mógł być groźny, mógł być królem, ale też mógł sobie fruwać i robić co chcieć na całym świecie. Natomiast kiedy zostały mu wyrwane skrzydła, to już mógł być tylko lwem i mógł być królem, mógł być na miejscu i już nie potrafił fruwać. I to się rzeczywiście tak stało w historii. To jest Nebukadnezar. To wszyscy chyba rozumiemy, wiemy, że to chodzi o pierwsze królestwo, o złote królestwo, czyli o Babilon. Chodzi o Nebukadnezara. I lew, który potem wyrwano mu skrzydła i jest napisane, postawiono go na nogi, jak człowieka i dano mu ludzkie serce. Popatrzcie, jaki niesamowity wyraz dokładności jest. Po prostu powiem to jednym zdaniem, które oszczędzi mi wszystkich słów. Nawrócił się. Po prostu ten król, który upamiętał się, któremu dano ludzkie serce. Wiecie, nawet w Słowie Bożym mamy takie, że weźmie kamienne serce i zamieni je na mięsiste, na ludzkie serce. I to się stało w życiu Nebukadnezara. Jako jedyny król z tych imperiów upamiętał się, uznał Boga jako jedynego. Po wielu naprawdę trudach, które żeśmy czytali, patrzyliśmy się, opierał się wiele razy. Przeszkadzała mu bardzo pycha w tym, ale jeżeli tak mogę powiedzieć, jemu się udało, a Bóg zrobił to, co zamierzał zrobić. Amen? Więc to chodzi o Nebukadnezara, chodzi o Królestwo Babilońskie. I wiecie, to był ten złoty okres, kiedy widział kiedy Nebukadnezar widział w tym swoim śnie ten posąg, to widział głowę ze złota, to był właśnie ten czas. A Daniel teraz widzi w swoim śnie z morza, spośród ludzi, wychodzące bestie, czyli królów, czyli panowania, czyli mocarstwa, które wychodzą jedno po drugim. I jak się domyślacie, to chodzi o każde następne, które żeśmy z drugiego rozdziału już czytali o tym posągu. Pamiętacie? Złoto, potem było srebro, czyli ramiona, potem był brąz czy miedź, jakkolwiek nazwać, to samo oznacza. Następne było żelazo, potem było żelazo z gliną i największe na końcu, co? Królestwo Boże. Skała, która uderzyła i zniszczyła wszystkie. Amen? Halleluja. Ale chcemy wrócić, cofnąć się troszeczkę. Teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli się, w jakim miejscu jesteśmy. Popatrzcie się, w zeszłym spotkaniu żeśmy czytali i rozważali o tym, że Daniel znalazł się w nietypowej sytuacji. Że był najwyższy w królestwie po królu, był drugi po królu. Tak go król ustanowił. Czyli był ministrem, który ma pod sobą wszystkich ministrów, a ci ministrowie mają satrapów, tak? Tak żeśmy powiedzieli. I ci satrapowie są odpowiedzialni za 120
części tego całego mocarstwa medoperskiego. I teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj. Bo Daniel opisuje swój sen, że się mu przyśniło. I tutaj na samym początku czytamy, że w pierwszym roku panowania króla Belsazara. Zauważyliście to? Kiedy umarł Nebukadnezar i królestwo przejęli jego synowie, to w pierwszym roku Daniel miał sen. I widzicie, to, co teraz czytamy, ten rozdział siódmy, co teraz czytamy, to kiedy Daniel stał przed królem i był wrzucany do lwiej jamy, to on już wiedział, jaki będzie koniec wszystkiego. Ale to nie jest najciekawsze, że on wiedział, co się będzie działo w świecie, jedno królestwo po drugim. Najciekawsze jest to, że on był już po spotkaniu z aniołami w swoim pokoju. Kogo on jeszcze spotkał? Popatrzcie się. Popatrzmy na ten siódmy rozdział. Musimy sobie uświadomić, że ten sen, który on opowiada teraz, on się mu przyśnił dwóch królów wcześniej. I dzisiaj chciałbym zdradzić tajemnicę, dlaczego Daniel był taki mocny i tak silny w Bogu, kiedy musiał stanąć przed Belsazarem i na przykład przed tysiącem ludzi. Pamiętacie tę scenę? Tysiąc ludzi bawi się, upija się i król na czele i palce pojawiają się na ścianie i wyryły te właśnie napisy Mene, Mene, Tekel, Uprasin. I dlaczego Daniel pośród tysiąca ludzi, którzy mają oczy wglepione w niego, król, który jest jeszcze wtedy mocarzem, jest wtedy jeszcze jedyny najwięcej władny. Może zrobić jednym palcem skinienie, może sprawić, że ktoś zginie. A Daniel stoi przed nim i jest pełni odważny i on mu mówi, że właśnie zginiesz. Królowi mówi przed tysiącem ministrów, nie wiem, kto to tam byli, jego przyjaciele, jego najbliżsi urzędnicy. Popatrzcie się. Ponad tysiąc ludzi i sam król, a on jest odważny i mówi mu, że właśnie jesteś przed śmiercią i po tobie przyjdzie następne królestwo. Kiedy to się działo, kiedy tam właśnie on to przedstawia, kiedy on to wyjaśnia królowi i tym wszystkim ludziom, ten napis, to wtedy Medowie i Persowie już byli za rzeką Eufrat, już przygotowywali się do natarcia na Babilon. On jeszcze o tym nie wiedział, ale Daniel już o tym wiedział. Wiecie dlaczego? Dlatego, że śniło się mu, że następna bestia, która wyszła z morza, to był niedźwiedź. Widzimy to? Niedźwiedź oznacza Medopersję, właśnie to królestwo. I Daniel, kiedy stał przed królem, on był pełny odważny, on był niezachwiany i mógł powiedzieć prawdę, nie musiał w ogóle ściemniać, nie musiał się nikogo bać, bo wiedział, jak to się wszystko skończy. On wiedział, że prawdopodobnie ostatni raz zwraca się do króla. Bo już jest przygotowywane następne królestwo i to Bóg zrządził. Amen? Ale to jest może jeszcze takie mniej wartościowe i teraz chcielibyśmy przejść dalej. Popatrzcie się. Więc Medopersja najeżdża na Babilon. Powiedzieliśmy, jak to się stało, mniej więcej tak w szybkości, po historycznemu, jak to się stało, że naraz Babilon, taki wielki, potężny Babilon upadł. Mury nie do zdobycia zostały zdobyte. Ktoś inny zasiada na tronie. 62 lata ma król Dariusz, kiedy zasiada na tronie. I co? I następne królestwo. I Daniel jest świadkiem tego, że to, co powiedział Bóg, zaczyna się dziać. Właściwie to się już w pełni wypełnia. Był lew, teraz jest niedźwiedź. Ten, który podbija następne narody, który jest rządny krwi, który w swoich zębach trzyma żebra, któremu powiedziano, jedz dużo mięsa, czyli po prostu atakuj, nacieraj, zdobywaj. Zgadza się? I tak się właśnie działo. I teraz król Dariusz, kiedy wiecie, w swojej pysze, czy w swoim takim, powiedzmy po naszemu, jesteśmy z takich regionów, możemy tak powiedzieć, w swojej głupocie, podjął decyzję, która była bardzo, bardzo głupia i niekorzystna dla jego kraju, dla niego samego i w ogóle dla wszystkich, tylko korzystna była dla tych spiskowców przeciwko Danielowi. Kiedy podjął taką decyzję, to powiedzieliśmy sobie, dlaczego Daniel, skoro był najważniejszy, był drugi po królu, dlaczego nie poszedł do króla i nie powiedział mu, nie wygarnął mu po prostu? Bo przecież mógł tak zrobić. Miał takie prawo, zgadza się? A on w tym czasie poszedł do swojego pokoju na górę i zaczął się modlić i uwielbiać Boga. Jak tak mógł zrobić?
I zastanawialiśmy się, jak można być taki mocny w obliczu śmierci tak naprawdę. W obliczu dekretu napisanego, który już jest wyrokiem śmierci nad jego życiem. A właśnie można być tak, bo Bóg wcześniej objawił mu, co będzie następne. Boże objawienie sprawiało, że on nie patrzył się na królestwa ziemskie tak jak na Królestwo Boże. On widział Boga ponad wszystkim. Widział, że On jest wszechmogący. Widział, że On jest jedyny i On pisze historię. I nic inaczej się nie wydarzy, jak On zaplanuje. Amen? I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli coś. Jak zapomnę, to mi przypomnijcie. W tym momencie chcę wam coś potem powiedzieć. Więc idziemy dalej. Wiecie, Daniel, wiele sytuacji się tutaj wyjaśnia, kiedy on modli się tak samo, jak się modlił zawsze. Jest napisane, że 3 razy dziennie otwierał oczy, otwierał okna w stronę Jeruzalemu, w stronę Jerozolimy. Modlił się, uwielbiał Boga, prosił Go. I wiecie, w 8, 9 rozdziale będziemy czytać, ja już wyprzedzę trochę, będziemy czytać, kiedy Daniel się modlił i tam wyjaśnimy się, to się wszystko wyjaśni. Dlaczego otwierał okna w stronę Jerozolimy, w stronę narodu wybranego? Dlatego, że już wtedy Bóg mu objawił, że naród wybrany nie będzie zawsze na wygraniu. Nie będzie zawsze w obcym kraju w niewoli. Ale przyjdzie czas, kiedy wróci do swojej ziemi, odbuduje świątynię i będą uwielbiać Boga. I że przyjdzie Mesjasz, który da kres wszystkiemu złu. Amen? To czyta w tym objawieniu. To on widzi w swoim śnie. Bóg mu to objawia, że taki czas przyjdzie i Daniel w tym momencie zaczyna modlić się, bo widzi przyszłość. I to jest właśnie potwierdzenie na to, chyba to zdradzę szybciej, co chciałem powiedzieć na końcu, ale mogę zapomnieć, więc powiem teraz, powtórzę się jeszcze raz, a może 2 razy. To, że my czasami modlimy się i chcemy widzieć coś do przodu, a Boże Słowo nam to zapowiada, mówi nam o Królestwie Bożym, to jest biblijne i to jest prawdą. Amen? Chcę powiedzieć, że to podnosi lud Boży, nawet w ciężkich sytuacjach, w jakichś kryzysowych sytuacjach, że nie musisz patrzeć na okoliczności, które są dookoła ciebie i nie powinieneś tego robić, ale powinniśmy patrzeć się na to, co Bóg zaplanował przed nami. Amen? I wiecie, tutaj jest klucz do tego, jak zwyciężyć ciężkie czasy. Daniel nie czekał, co się będzie działo następnego i drapał się po głowie i myśli sobie, no teraz następny król, ciekawe, co on wymyśli, jakich tam ministrów powoła, ciekawe, czy w ogóle mój program weźmie pod uwagę. Teraz to już jest po mnie, a ja już jestem w takim wieku, że chyba już takich nie będą, teraz młodzież tylko, teraz młodych będą szukać. To będzie następny król. On się w ogóle tym nie zastanawiał. On wiedział do przodu. On był człowiekiem wpływu. Wiecie, był o wiele kroków do przodu przed ich królów. Amen? Widzicie to? Rozumiemy to? Że Bóg mu objawił, co nastąpi po kolei. Kiedy przychodzi teraz następny król, król Dariusz jest na tronie, to on tak naprawdę mógłby przyjść do niego i powiedzieć, królu Dariuszu, chcę ci powiedzieć, kto będzie po tobie i kto następny. A tym wszystkim królom potem da kres Królestwo Boże i przyjdzie sam Syn Boży, że będzie Syn Człowieczy, tak tutaj jest nazwane, i będzie rządził i będzie sprawiedliwość i pokój na ziemi. Dopiero wtedy. Tak bym mógł powiedzieć. On tego jednak nie robi w pokorze, dlatego że Bóg mu to objawia, aby jego serce było mocne, żeby mógł modlić się, żeby mógł stawiać się i żeby mógł to objawić. To jest ciekawe, że Daniel zapisuje to. I wiecie, w następnym rozdziale będziemy widzieć coś niesamowitego. Nie wiem, czy pamiętacie na początku, żeśmy mówili, że pierwszy rozdział jest napisany w języku jakim? Hebrajskim. W języku hebrajskim, czyli rodowity język żydowski. Natomiast następne rozdziały, aż do tego, które dzisiaj czytamy, jest napisane w języku aramejskim, prawda? Aramejski język to taki był urzędowy, wiecie, całe imperium, całe Chaldea, cały Babilon, wszyscy gdziekolwiek, czy to byli Persowie, czy to byli Medowie, czy to było z Izraela, czy oni musieli się uczyć język. To tak podobnie dzisiaj jak na przykład język angielski. No gdziekolwiek się nie poruszysz, to po angielsku się dogadasz, prawda? Ktoś jeszcze mówi, że na migi się lepiej dogadasz, ale ja myślę, że ten angielski, zostańmy przy nim. Niech to będzie nie migowy aramejski, ale niech to będzie angielski na dzisiejsze czasy. Więc jest bardzo podobne, tak, że język aramejski, wtedy mogło się dogadać wszędzie. Wszystkie urzędowe rzeczy załatwiało się w języku aramejskim. I
Te rozdziały, aż do tego, które dzisiaj żeśmy przeczytali, zostały napisane w języku aramejskim. I ja sobie myślę tak, że Daniel, kiedy już był w podeszłym wieku, może tak było i wcale tak nie musiało być, ale popatrzcie się, fajnie jest się wczuć w rolę Daniela. Daniel, kiedy jest urzędnikiem, kiedy musi w tym języku aramejskim posługiwać i wiecie, załatwiać wszystkie sprawy i faktury i tak dalej, i kiedy to wszystko robi, i przyśnił się mu sen, i on to napisał, żeby wszyscy mogli zrozumieć, żeby wszyscy mogli to zobaczyć, zapisał sobie tobie, żeby to nie zapomniał. Coś jest jeszcze ważnego w tym, że kiedy sen jest, trzeba go zapisywać. Nie wiem, czy macie taki zwyczaj, ale chcę was do tego zachęcić. Kiedy idziesz spać, weź sobie jakiś zeszyt, długopis, kartkę, jakiś ołówek i miej sobie na szafce przy łóżku zawsze jakiś długopis. Ja od pewnego czasu, pewien przyjaciel zachęcił mnie do tego, zacząłem to robić. Słuchajcie, bo sny są tak, że czasami rano się obudzisz i już nie pamiętasz, czasami rano go jeszcze pamiętasz i jest cenny, jest dobry. Ja miałem 2 dni temu bardzo cenny sen, bardzo cenny sen. Był bardzo osobisty, dlatego wam nie podzielę się z nim, ale bardzo cenny i już część z niego mogłem Bogu dziękować, wprowadzić go w życie. To była wskazówka. Ale słuchajcie, gdybym go nie zapisał, to ja bym już połowy nie wiedział przy śniadaniu. Bo nasza pamięć jest ulotna. I to nawet ci powiedzą psycholodzy. To nie jest wcale nic nowego. Ja tutaj nie wykryłem, nie wynalazłem koła. To już było od dawna. Dlatego chcę zachęcić was, weźcie sobie jakiś zeszyt, długopisik zawsze gdzieś tam przy łóżku. Kiedy ci się coś śni, przebudzisz się, obudzisz się, zapisz. Przyjdzie ci jakaś fajna myśl, zapisz. Wiecie, miałem kilka razy tak, że słowo przyszło mi. Czytałem wieczór słowo i pod kątem tego słowa, pod wpływem tego słowa poszedłem spać. I to było dla mnie takim balsam, taki cenne to było to słowo. Dużo do mnie mówiło, ale w nocy przyszły mi myśli. I ja, wiecie, nie, w życiu bym na to nie wpadł. To było objawienie, to było od Ducha Świętego. Myśli, które związane z tym słowem. Nie miałem wtedy zeszytu. Ja rano, jak myślałem, że na głowę stanę, żeby przypomnieć sobie, co to było. To było tak cenne, że ja bym mógł stanąć i powiedzieć kazanie na ten temat. Ale już nie pamiętam, co to było. Tak jest. Dlatego pisz, zapisuj. Niech to będzie twój zwyczaj, to jest dobry zwyczaj. To tak bez dodatkowej opłaty. I słuchajcie, i Daniel teraz w 7 rozdziale jesteśmy. On pisze to w języku aramejskim, żeby wszyscy mogli to przeczytać kiedyś w przyszłości. Żeby wszyscy, którzy umieją tylko ten język ogólnoświatowy, mogli to przeczytać. Natomiast następny rozdział, który będziemy czytać za tydzień, będzie w języku hebrajskim. Będziemy czytać po hebrajsku. I sobie tak myślę, Daniel, kiedy już był seniorem, kiedy już miał tych 86 lat, to sobie pomyślał, dobrze jest przypomnieć, skoro naród izraelski będzie z powrotem w Izraelu, skoro Bóg sprowadzi ich z powrotem i On będzie ich pasterzem, będzie ich Mesjaszem, dobrze jest napisać to w języku ojczystym. Przecież znam ten język, kocham tych ludzi, kocham moich rodziców, którzy może już być dawno już nie żyją, odeszli już. Ludzi, których się wychowywałem. I być może dla nich będzie to korzystne i napiszę to w ich języku ojczystym, w moim ojczystym języku. I to było coś niesamowitego. Dlatego, że wiecie, kiedy Daniel sobie mógł tak myśleć, kiedy sobie myślał, taki fajny bonusik sobie zrobię, a zrobię sobie po hebrajsku, napiszę. To będzie taki mój pamiętnik, to będzie taki moje. To właśnie Duch Święty to zaszczepił w jego serce, to pragnienie. I już to mówiłem chyba w zeszłym tygodniu albo 2 tygodnie temu, że kiedy w 170 chyba piątym, czy tam którymś rokiem przed Chrystusem było wielkie prześladowanie, wielki ucisk, wielkie prześladowanie, to właśnie w języku hebrajskim przepisywano to, co napisał Daniel. I to ludzi trzymało przy życiu. Dlatego, że wiedzieli, co będzie potem. Rozumiemy? Oni widzieli, że Daniel widział, że to nie jest ostatni etap. Że lud, naród wybrany nie zostanie wytępiony. Widział, że będzie coś jeszcze. Że Bóg stanie na tronie, siądzie na tronie i będzie Królestwo Boże wieczne, niezniszczalne, sprawiedliwe. Dlatego to ich utrzymało przy życiu i przy wierze. Widzicie, jakie niesamowite błogosławieństwo. Przepisywano to ręcznie i przekazywano z rąk do rąk. Było wielkie prześladowanie wtedy. Ale naród Boży ostał się dzięki temu, że mogli podawać sobie Słowo Boże, księgę proroka Daniela. To jest niesamowite i to jest udokumentowane.
Dlatego chciałbym powiedzieć, żeby zapisywać, żeby to było dla następnych pokoleń. Wiecie, nigdy nie wiesz, może to być twój skromny pamiętnik, ale następny ktoś... Tutaj chcę jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, bardzo ważną. Szatan przyjdzie na pewno do ciebie i może jesteś osobą, którą sobie myślisz, nie mam dzieci, nie mam wnuków, do kogo to mam robić? Zapytaj się Daniela. Był samotny. Zapisuj. Właśnie Bóg powołuje ciebie, żeby robić coś, co będzie wiele... Ile mamy? 2600 lat później? I my ciągle jesteśmy ubłogosławieni tym, co Daniel zapisał. Amen? I ja powiem, że jeszcze wiele będzie pokoleń po nas, tyle będzie ludzi błogosławionych coraz bardziej, bo myślę, że poznanie będzie wzrastać jeszcze mocniej. Amen? Dlatego, że tak ważne, tak bardzo ważne jest to, co Duch Święty tchnie w nas. Nigdy nie lekceważ tego i nie myśl sobie, to tylko mój pamiętniczek. Pomyśl o tym, że jeżeli Bóg mnie stworzył na swój obraz, ma prawo mnie użyć. Amen? Amen? Dlatego zachęciłem was. Okej. Idziemy dalej. Gdzieśmy byli? Na lwie czy na niedźwiedziu? Na niedźwiedziu. Niedźwiedź. Wychodzi następna bestia z morza, czyli znowu z ludzi. I jest to Persja, tak? Niedźwiedź. Co mamy powiedziane o niedźwiedziu? Że będzie żar dużo mięsa. Nawet jest powiedziane do niego. Następny. Co było następny? Pantera. Pantera tutaj określa... wiecie... Jak myślę o panterze, nigdzie tego nie znalazłem, nie przeczytałem chyba, ale kiedy myślę o panterze, kiedyś lubiłem Animal oglądać. Chyba jedyny program, który się mi tylko podobał. I wiecie, pantery mnie zaskakiwały swoją prędkością. Kojarzycie to? Jest niesamowicie szybka. Praktycznie nie do pokonania. I ofiara i nigdy nie ucieknie. Więc następne królestwo, kiedy poprzedni była Persja, Medopersja, była, powiedzmy, mocnym, krwiożerczym mocarstwem, ale nie była tak szybka i tak mocna w tym, żeby poszerzać granice, taka szybka, jak następne królestwo, które obrazuje nam Pantera. Pantera obrazuje nam co? Grecję. Grecję, tak. Aleksander Wielki, nie wiem, czy z historii pamiętamy, wiele filmów jest na ten temat, można sobie obejrzeć, można poczytać. Można posłuchać i wiecie, to jest taka historia, mi niekoniecznie podoba się taki scenariusz, ale bo wiele, wiele zła zrobiło to do narodu wybranego, to bardzo mnie tak boli. Natomiast zwłaszcza Antioch Epifanes, taki był przywódca Grecji, który obrzydliwy był. Okrutne rzeczy robił przeciwko narodowi wybranemu. Ale słuchajcie, kiedy mówimy o panterze, to jest powiedziane, że będzie szybka na jeden kraniec, na drugi, na każdy, w każdym kierunku. I tak rzeczywiście się działo. Wiecie, nikt w walce nie był tak zdolny, tak dobry jak Grecy, prawda? Pamiętacie? Kiedy walczyli, style walki, jakie mieli. Mieli nowe sposoby walki. Nikt im nie był w stanie pokonać. Chociaż Medo-Persja była tak silna, oni byli niesamowicie mocni, silni, obwarowani, to nie dali rady tak szybkiej i tak mocnej armii, jaką była Grecja. Więc tak jak Bóg powiedział, chciałbym tutaj taki trochę być pewny, że jak Bóg powie, że jest tak, to jest tak, że po tej bestii przyjdzie następna, więc przyszła Pantera, Grecja. Opanowała ówczesny świat i to było następne, co Daniel widział. I wiecie, tutaj już jest trochę ciekawiej, bo Daniel tego nie widział na swoje oczy. Fajnie jest mówić coś, co już było, prawda? Jeżeli była pandemia i wszyscy chodzili w maseczkach, to potem wielu mówiło, a myśmy to mówili, zapowiadaliśmy to. To no, wszystko, żeśmy wiedzieli, to było takie przewidziane. Nawet jeszcze ktoś tam potrafił to napisać w formie takiego proroctwa, zmarłego jakiegoś proroka do tego dopisać. Wszystko było powiedziane, nie? Ale czemu tego nie mówili 10 lat temu? Prawda? Chociaż 10 lat temu. Popatrzcie się, kiedy Bóg daje natchnione proroctwo, daje natchnione objawienie, warto na nim oprzeć, warto mu uwierzyć, bo to jest Bóg. Zawsze warto na Bogu oprzeć. Amen?
Dlatego ja jestem daleki od jakichkolwiek, wiecie, nawet jeżeli tam jakaś siostra, jakiś brat, prorok, ktoś tam, trzeba szanować braci proroków, siostry prorocze, ale zawsze badajmy słowo i opierajmy się na tych, które są natchnione przez Boga. Amen? Taka jest moja zasada. Jeżeli ktoś chce ze mną oprzeć się na tym, to zachęcam. I właśnie na tym się opieramy teraz. Więc Daniel mówi do przodu, on zapisuje to. Nie wiem tak do końca, co on mógł myśleć w tym momencie, kiedy to zapisywał, ale dwa z tych mocarstw już widział. Już jest w trakcie. Jest w podeszłym wieku i już trochę widział na swoje oczy. Widzi to, co było zapowiedziane, to, co widział w śnie, to, co miał Nebukadnezar. To jest potwierdzone i to się rzeczywiście stało dokładnie tak, jak było powiedziane. Następne panowanie znowu widzi, jak się dzieje. Okej? I Daniel jest bardzo spokojny wtedy, kiedy zapada dekret, że jeżeli ktoś się nie pokłoni, jeżeli ktoś się nie będzie przez 30 dni modlił do króla, tylko do innego Boga, będzie w jaskini lwów. Nie robi pochodu, żeby sprzeciwić się temu. Nie buntuje się, że przecież jego stanowisko jest wysokie. Idzie na modlitwę. On widzi, kto jest królem. Halleluja. Ale nie to jest tematem naszego dzisiejszego rozważania. Co tam mamy następnego? Następne właśnie nie mamy opisu, co to jest. Jest straszna bestia. Daniel był trochę zaniepokojony. Wiecie, tutaj dwa razy jest zaniepokojenie Daniela powtórzone w tym rozdziale, dlatego że on widział, że jest to bestia, do której nie mógł przyrównać, nie mógł tego przyrównać do niczego. On widział, że jest straszna, że jest jakaś, wiecie, jest groźna, ma żelazo, tam miedź, tam pazury jakieś tam z brązu. I to go przerażało. Nie dziwię się. Bo te pierwsze dwa królestwa już widział i to porównywalnie mu pasowało, ale coraz to było groźniej, prawda? Zgadza się? I co to jest następne królestwo? Jak myślicie? Jakie by było następne królestwo? Był Babilon, była Medopersja, była Grecja, Rzym. Oczywiście. Pamiętacie, w jakim zaborze był Izrael, kiedy Pan Jezus przyszedł? Pod zaborem rzymskim, tak? Pod okupacją rzymską. Dlatego właśnie teraz jesteśmy przy Rzymie. To właśnie to, co wychodziło z morza następnego, ta bestia, którą Daniel widział, jak to opisał, to jest panowanie rzymskie. To jest mocarstwo rzymskie. I tutaj się zrobi trochę ciekawie. Wiecie, bo dużo ludzi spekuluje, a ja chcę zostawić to zupełnie bez oddźwięku. Dużo ludzi rozmawia o tym, że, bo w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, jak Daniel widział, jak to opisał, jak to zostało przedstawione i też to tak jest objawione, to panowanie rzymskie będzie aż prawie, że do końca czasu. Chociaż jest napisane, że ono upadnie, powiedzmy, w pierwszej postaci tego żelaza i wiecie, tam nawet było w tym śnie Nebukadnezara, że będzie mieszać się glina z żelazem, czyli słabe z mocnym. Bo żelazo to oznaczało coś najmocniejszego od początku, nie do końca pięknego, nie do końca ładnego, tak jak było złoto na przykład, ale mocne, czyli oznacza przemoc, oznacza tak naprawdę przemoc, więc będzie zmieszane z gliną, czyli będzie coś trwałego, ale też coś, co się rozsypie. I tutaj właśnie to potwierdzenie jest, kiedy Daniel ma ten sen, on widzi, że to upadnie, to mocarstwo też upadnie. Ale co się dzieje, czytamy tutaj w Słowie Bożym, co się dzieje, kiedy widzi, że na tym właśnie mocarstwie, na tym rzymskim mocarstwie, na jego głowie rośnie 10 rogów. I to właśnie tu jest ta symbolika cyfr, którą chciałbym, żebyśmy zostawili w takim stanie, nie spekulowali, które państwo, które królestwo, nie wzięli teraz panowania rzymskiego i określali, które to pasuje do tego jednego rogu, do drugiego. Chcę powiedzieć też, że rogi, w ogóle rogi, w Piśmie Świętym, w symbolice objawienia czy proroczej w ogóle, oznaczają królestwa. To jest takie bardzo popularne. Wiecie, nawet król Dawid, zaznajomiony z tym, on kiedyś takie słowo mówi, że róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu. Zgadza się? Pamiętacie takie słowo? Kiedy on mówi o tym, że Bóg Wszechmogący go wywyższył, że go nadał mu znaczenia. I on mówi, jako król mówi, róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu. Nie ma tutaj Krzysia, chciałbym Krzysia zapytać, czy on czasem nie ma tego rogu, na którym gra, czy to nie jest bawołu czasem. Wiecie, róg bawołu ma bardzo specyficzny dźwięk.
byłem w Izraelu, słuchałem tego i wszystkie inne rogi wydawały mi się inne, inaczej dźwięczące, inaczej grające, ale kiedy słyszałem róg bawołu, to taki, wiecie, taka gęsia skórka. Taki mega róg. I psalmista taki właśnie mówi słowo. Więc jeżeli mowa jest, to tak poza naszym tematem. Ale właśnie to, kiedy o rogach jest mowa, to jest mowa o królestwach. O królestwach. Kiedy gdzieś tam w objawieniu będziecie czytać, że wyrósł róg gdzieś tam, to chodzi o królestwo. Najczęściej chodzi o królestwo. I tutaj jest właśnie o 10 rogach, czyli o pewnej jakiejś całości królestw, mnóstwa królestw, które będą wyrastać na bazie panowania mocarstwa rzymskiego. Nie wiem, jak to się ma do rzeczy, nie chcę tego wiązać, nie chcę politycznie tutaj nic rozwiązywać. Co się urodziło z rzymskiego panowania? Co dzisiaj jest z rzymskiego panowania? Musicie sobie to sami dopowiedzieć. Chcę tylko powiedzieć, że tutaj jest symbolika i te panowania wyrastają, mają wpływy Rzymu. Te rogi mają wpływy Rzymu, czyli te królestwa mają wpływy Rzymu. Okej? Okay? Możemy sobie tak powiedzieć? Ktoś się zgodzi ze mną? Tak jest, okej. Okay. Jedna osoba się zgodziła. więc dlatego Daniel tutaj widzi w swoim śnie, widzi, że to będzie właśnie, te królestwa będą powstawać na tej bazie. I kiedy widział tych 10 rogów, to zobaczył jeszcze, że jeden mały róg zaczyna wyrastać spośród tych 10. Wyrasta i obala 3 spośród nich, czyli wyrzuca jakby 3 rogi spośród nich, czyli wszystkiego nie, ale któreś tam wyrzuca. Staje się jakby dominujący nad wszystkimi. I co jest ciekawe, że widzi, że on ma oczy, ten róg. Czyli to świadczy, jeżeli byśmy znowu symbolikę słowa Pisma Świętego wzięli tutaj, to świadczy o tym, że to nie była nadprzyrodzona istota, ale ludzka, czyli widząca. I następna symbolika ludzka, co oznacza, że to jest człowiek, to oznacza to, że mówi i mówi wyniosłe rzeczy. Wyniośle, mówi wyniośle, tutaj tak bardzo delikatnie w naszym przekładzie jest powiedziane, ale tak dokładnie znaczy bluźnierczo. Mówi bluźnierczo, nie licząc się w ogóle z Bogiem, nie licząc się z niejaką moralnością. Okej? Więc dlatego tak tutaj jest powiedziane o tym małym rogu. I wiecie, co jest najciekawsze, że Daniel zaniepokoił się tym. Tak jak poprzednie te wszystkie panowania nie wzruszały go zbytnio. Te wszystkie bestie, które wychodziły, te dwie pierwsze to rozumiem, bo już widział, spotkał się, nawet był ministrem w jednym czy tam dwóch z tych państw, z tych. Więc miał jakby zaprzyjaźniony był z niektórymi rzeczami. Natomiast kiedy widział następne, a potem i następne mocarstwo, to on się zaniepokoił. Bardzo go to zaniepokoiło. I to było ciekawe, że Daniel, kiedy patrzy się, podnosi wzrok do góry. I teraz chciałbym powiedzieć, że to jest temat naszego mówienia. Powinienem najwięcej czasu na to poświęcić. Chyba poświęciłem na te niedźwiedzie i te lwy wszystkie. Ale on patrzy się i na niebie widzi trony. Widzi tronę i widzi Wszechmocnego. I tutaj jest bardzo piękny opis. On opisuje, że w pięknej, białej, lśniącej oprawie król królów zasiada na tronie. Są trony rozstawione i jest jeden największy tron, na którym siedzi Wszechmogący, który siedzi najwyższy, który jest ten, który ponad tym wszystkim. Popatrzcie się, ten obraz chciałbym wam wymalować, żebyście to zobaczyli. Nie patrzcie się na bestie, które wychodzą z morza, nie patrzcie się na stworki, którym skrzydła odlatują i przylatują, na rogi, które wychodzą i spadają z powrotem, ale teraz chcę wasz wzrok zwrócić na trony, na którym zawsze siedzi król. Wiecie, chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo szczególny fakt, że pomimo tego, kiedy Daniel widział i patrzył się w morze, co tam się działo, to te trony były cały czas. Te trony tam nie były, wiecie, ustawione na szybko. Zanim cokolwiek powstało, Boże Królestwo, Boże Panowanie, Boże, tak powiem, ustawienie niebie jest zawsze. Od zawsze, na zawsze i na wieki. Amen? Dlatego to jest bardzo ważne i to właściwie jest tematem tego, co chcę powiedzieć. Że cokolwiek się dzieje na ziemi, to jest rządzeniem Boga. To jest jego to, co On napisze historię. Amen? Cokolwiek się dzieje w twoim życiu, On ma zaplanowane. Jest w jego zasięgu, Jego dłoni. Ale musisz zwrócić swój wzrok do góry, tam, gdzie On siedzi, bo to On jest zawsze. I tam jest niewzruszone miejsce. On jest zawsze na tronie. Amen? Następna rzecz, która jest ciekawa, to wiecie, to, co Daniel opisuje,
To jest następny punkt, gdybyście mogli sobie go zapisać. Zapiszcie, że on patrzy i widzi tysiące tysięcy, a następnie mówi, że dziesiątki, 10 000 × 10 000. I wiecie, tutaj też znowu jest symbolika. Tu nie chodzi, że tam jest milion ludzi. Tu chodzi o to, że kiedy porównujemy 10 rogów, to porównaj sobie 10 000 × 10 000. Chciałbym, żebyście zobaczyli proporcje, kiedy się modlisz, żeby ta proporcja zawsze była przed twoimi oczami. Kiedy widzisz przeciwności i widzisz swoje niemożliwości i kiedy widzisz problem w swoim życiu, to porównaj go taką miarą, jak Daniel widział 10 rogów do 10 000 × 10 000. Amen? Okej? Okay? Chciałbym, żeby tę symbolikę, żebyśmy zatrzymali w naszym sercu, zwłaszcza w modlitwie, zwłaszcza wtedy, kiedy idziemy w naszym życiu. Dlatego, że Daniel, kiedy to zobaczył, to zmieniało jego życie. On zaczął inaczej patrzeć na świat, inaczej patrzeć na życie, inaczej zaczął patrzeć się na swoje życie. Kiedy stanął przed Balsazarem, czy stanął przed Dariuszem, on nie miał żadnych skrupułów. On wiedział, jaka proporcja jest tam na tronie do tej na ziemi. Amen? To powala na kolana. To jest niesamowite. I popatrzcie się, tak naprawdę powinien patrzeć cały czas tam do góry. Bóg dał mu wejrzenie, co się będzie działo na ziemi i on to opisuje, ale jego wzrok ma być skierowany cały czas, co się dzieje u góry. I kiedy tak patrzy na tę górę tam, to wiecie, następny punkt, który jest bardzo ważny tutaj, to on widzi, że ktoś przychodzi do królestwa. Są rozstawione trony, jest największy tron, na którym zasiada Wszechmogący, ale widzi, że ktoś przychodzi i jest witany przez te właśnie tysiące tysięcy, przez te dziesiątki tysięcy razy dziesiątki tysięcy, jest witany i Daniel opowiada, że on jest podobny do Syna Człowieczego. Ktoś podobny do Syna Człowieczego. To porównanie możemy sobie zaryzykować tym, że jeszcze Syn Boży nie był w ciele. To było kilka wieków przed Jego przyjściem w ciele na ziemię. Amen? Dlatego Daniel opowiada, że jakby Syn Człowieczy, podobny do Syna Człowieczego, miał obraz, miał widzenie tego, co się wydarzy. To mnie niesamowicie uskrzydla, wiecie, bo w takim czasie Daniel widzi Syna Bożego, który przychodzi. To jest ten właśnie, który wybawi Izraela. Amen? To jest ten, który przychodzi i on widzi, że przychodzi nadzieja, przychodzi zwycięstwo, przychodzi wiara. I wszyscy go witają, całe królestwo go wita. Wiecie, to samo słowo Syna Człowieczego jest użyte w Nowym Testamencie. Pan Jezus go używał. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówił o swojej boskości. Pamiętacie taką historię, tylko tak przypomnę, kiedy spuszczali tego na linach, tego człowieka do mieszkania sparaliżowanego? Nie pamiętacie, bo nas tam nie było wtedy. Ale z historii to znam. Tak patrzę, że się zaczęliście zastanawiać, kiedy to było. Słuchajcie, i ten człowiek, kiedy jest spuszczony, byli tam uczeni w piśmie, byli faryzeusze, nauczyciele Słowa Bożego. I oni patrzyli się i oczy mieli wlepione w Jezusa. Co on teraz powie? A Pan Jezus, wiecie, co powiedział? Przebaczone, Synu, są twoje grzechy. I oni patrzyli się tak, bo wiedzieli, że tylko Bóg może przebaczać grzechy. Oni bardzo dobrze znali Słowo Boże, Pismo Święte. I oni patrzą, że to jest bluźnierstwo. Oni wlepili oczy i patrzą się. I Pan Jezus wtedy im udowodnił, że jest Synem Człowieczym. Wtedy to słowo użył, a oni dobrze znali Księgę Daniela i wiedzieli, że to jest z tego miejsca wzięte. I on powiedział, ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy i uzdrawiać, to mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź. Co się stało? Wstał. Pozwijał łóżko i poszedł. I użył tego słowa, które jest w Danielu. Oni bardzo dobrze znali Księgę Daniela. I wiecie, dla mnie to jest obraz, że można być tak blisko Boga i nie widząc Go. Bo oni nie dość, że widzieli cud, to jeszcze usłyszeli, kto to do nich mówi, kto to robi. Słuchajcie, Syn Człowieczy, to jest ta osoba, która Daniel opisuje. W tym momencie bym się rzucił do nóg temu człowiekowi, chwycił go i powiedział, nareszcie przyszedłeś. Nareszcie jesteś z nami. Synu Boży. Okej? Okay? A wiecie, nie krytykujmy ich tak, bo my wielokrotnie też modlimy się i tak naprawdę nie wierzymy, że Bóg jest pośród nas. Amen? Dlatego trzeba trzeźwości i patrzeć się. Amen. Halleluja. I to był ten następny fajny punkt, który chciałem, żebyśmy widzieli. Podnośni wzrok do góry. Podobny do Syna Człowieczego i to jest Jezus Chrystus, Jego Królestwo Wieczne. Słuchajcie, teraz chciałbym rozwiać wszelkie możliwości. Muszę się przed tym napić, bo to jest grube, co chcę powiedzieć. Czy myślicie, że kiedy Daniel spotkał Syna Człowieczego, Syna Bożego, był w stanie się czegoś bać?
stanąć przed 1000 pijaków i jakimś tam królem, który za chwilę będzie leżał martwy, żeby powiedzieć to, co Bóg mówi? Myślę, że nie miał żadnych obaw. A czy myślicie, że tak sobie pomyślał, no skoro w moim pokoju spotykam się z aniołami, to czy tak na przykład nie mogę się z nimi spotkać w jaskini lwów? Też mogą przyjść, prawda? A co dla nich za problem? Amen? Daniel się przestał przejmować tymi rzeczami. Dlatego chcę powiedzieć, że te księgi, które dają nam objawienie, które dają nam wizję Syna Człowieczego, Syna Bożego, wizję przyszłości, stawiają nas w bardzo mocnej, dobrej sytuacji. Chcielibyśmy w nie wyglądać, chcielibyśmy tam być, ale przede wszystkim, do czego chcę was zachęcić, to spotkajmy tego, który jest najważniejszy. Amen. Daniel, gdyby nie spotkał tam Boga, gdyby nie spotkał Syna Człowieczego, gdyby nie spotkał aniołów w swoim pokoju, którzy go umacniali, Gabriela, samego Chrystusa nawet w swoim widzeniu, następny rozdział o tym mówi, on nie byłby w stanie wykonać tego dzieła, które wykonał. Nie byłby w stanie przeżyć sytuacji z lwią jamą. Spanikowałby, zrobiłby jakiś głupi ruch, ale nie było mu to potrzebne. On wiedział, jaka jest przyszłość. Chcę powiedzieć, że ty i ja doskonale możemy wiedzieć, jaka jest przyszłość. Amen? Kto obejmuje panowanie? Jezus Chrystus. Amen? Halleluja. I wiecie, Daniel jednak pomimo tego, ostatni punkt mamy, pomimo tego, że już widzi tak niesamowite objawienie, spotyka samego Jezusa Chrystusa, on ciągle jeszcze jest zaniepokojony tą ostatnią sytuacją. Wiecie, i tutaj mi daje trochę do zrozumienia, jakie jest serce Daniela. Ja sobie tak siedzę na łóżku i myślę sobie, na fotelu wtedy siedziałem i myślę sobie, Daniel, masz 86 lat, wspaniałe życie przeżyte, spotykałeś aniołów, spotykałeś Chrystusa, masz najlepsze objawienie, dałeś światu to, czego nikt nie mógł dać, jako z ludzi. Jest tak? Czemu ty się martwisz o przyszłość? Nie masz dzieci, nie masz wnuków, a martwisz się o przyszłość. Czemu ty się martwisz? Wiecie, jego to martwiło. I to mi daje znak, że to jest serce Boże. Amen? Serce pokorne, serce Boże, które nie myśli o sobie. Wiecie, zupełnie wyzuty z egoizmu. Zupełnie nie myśli teraz o sobie. Nie ma w ogóle względu swojego dobra, swojego wygody, swojego bogactwa. On teraz myśli o ludziach, którzy będą w przyszłości szukać Boga. Ludziach, którzy będą przeżywać przez prześladowanie. Jaki cel by był w tym martwić się o to, skoro za chwilę będziesz razem z Bogiem, prawda? Wieczności. Wiecie, to mi daje niesamowity obraz, kim będę chciał być, kiedy przyjdzie taki czas, kiedy będę seniorem. Amen? Kiedy będę mógł wnosić ręce i mówić, Boże, przyjdź Twoje królestwo. Przyjdź Twoje królestwo. Wiecznie zawsze oczekiwać tego, co przychodzi. Dlatego, że kiedy przestaniemy oczekiwać, to tak naprawdę zaczynamy myśleć o sobie. A kiedy oczekujemy Boga, kiedy zaufamy Mu, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy wołamy, kiedy prosimy dla naszych bliskich, a zwłaszcza kiedy mamy, wiecie, następne pokolenia, kiedy wołamy, kiedy modlimy się o innych, kiedy modlimy się o następne pokolenia, o ewangelizację, to wtedy to jest Boże serce. Amen? Takie wyzute, wyzbyte egoizmu, takie jak Bóg. Wiecie, Bóg miał w niebie wszystko. Tam w tronie niczego nie brakowało w niebie. Po co się mu pchać na ziemię taką pełną niesprawiedliwości? Serce Boże jest, żeby podzielić, żeby dać radość dzieciom. Amen? Halleluja. I wiecie, chciałbym tylko zwrócić ostatnią rzecz, tak jak powiedziałem. Tutaj mieliśmy takie trzy, sobie podkreśliłem kiedyś dawno może w Biblii, ale to mnie niepokoiło i tak to wtedy zapisałem. I tutaj Daniel też się tym niepokoi. On podchodzi do kogoś z tych właśnie tam z otoczenia tronu i najwyższego i Syna Człowieczego i pyta się, te cztery bestie, to cztery królowie, on mu to tłumaczy. On się pyta o wyjaśnienie tych spraw. I patrzcie się, co ten jeden z tych właśnie z tego otoczenia króla najwyższego świętego mówi mu. Lecz święci najwyższego otrzymają królestwo, obejmą panowanie na wieki, aż na wieki wieczne. Co on mówi? Tłumaczy o wszystkich królach po kolei, mówi o tym wszystkim, co się będzie działo, jaki to będzie. Co on mówi? On mówi o jednym punkcie.
lecz święci wybrani Jego obejmą panowania i królestwo. Amen. Popatrzcie się, on się nie skupia na rzeczach żadnych tutaj na ziemi. Chociaż Daniel je widzi, on pokazuje mu, na czym należy się skupić. Na tym, że Bóg zaplanował, aby Jego królestwo, Jego dzieci objęły panowanie. Amen? Już na wieki. Cieszycie się z tego powodu? To jest przed nami. Amen? Halleluja. Teraz patrzcie się, bo teraz będzie coś, co jeszcze zostało nam do zrobienia. Słuchajcie, nie będziemy iść spać i czekać na to, aż przyjdzie i to się stanie. W wierszu 25 tutaj było tak. Znowu Daniel jeszcze raz się niepokoił o tę czwarte zwierzę i znowu pyta się tam, co to ono będzie oznaczać. I jest tak napisane, będzie on przemawiał przeciwko Najwyższemu, czyli to chodzi o ten mały róg. Ten właśnie z oczami, ten, który przemawia zuchwale. Będzie on przemawiał przeciwko Najwyższemu, będzie uciskał Jego świętych, będzie zamierzał odmienić oznaczone pory i prawo. Słuchajcie, posunie się bardzo daleko. Będą wydani w Jego moc, aż do czasu i czasów, i połowy czasów. I znowu mamy symbolikę. Nie należy tego liczyć, moim zdaniem, odnośnie lat, ileś tam, powiedzmy. Jedni mówią, że ten czas i czasów to tam jest jakieś ileś lat. Ja bym powiedział, że u Boga inaczej płynie czas. Amen? Halleluja. U Boga nie ma czasu, tak, naszego mierzonego czasu. I tutaj jest następny werset. Gdy dojdzie do sądu, pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i zniweczyć. A królestwo i władza, potęga królów pod całym niebem będą dane ludowi świętych Najwyższego. Słuchajcie tego uważnie. To jest właśnie, on cały czas, ten anioł, który tłumaczy Danielowi, skupia się na najważniejszym. Jego królestwo bowiem, czyli królestwo Chrystusa, jest królestwem wiecznym, a wszelka władza jemu oddawać będzie cześć i okazywać jemu posłuszeństwo. Halleluja. Wiecie, to jest nasze dziedzictwo. My musimy wzrok nas zwrócić na ten właśnie punkt. Ale chciałbym tutaj jeszcze podkreślić jeden bardzo ważny aspekt. Nie wiem, czy nas czeka jeszcze jakieś niespodzianki, a na pewno. I chciałbym powiedzieć, że jest powiedziane, że to będzie, tu jest mowa o antychryście. Gdybyśmy przeczytali sobie z listu do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, trzeci werset. Trzeci i czwarty. I słuchajcie, tutaj mam tak napisane. Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw, czyli Pan Jezus kiedy przyjdzie, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia. Pamiętamy? Jest podobny do niego. Syn zagłady. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Widzicie? W Nowym Testamencie apostoł Paweł tutaj pisze bardzo podobne słowa. Więc kiedy patrzę się na te słowa, że będzie nawet próbował zmienić pory roku. Wiecie, co dzisiaj się dzieje? My już część może tego możemy dotykać, ale nawet to, że kiedy człowiek decyduje o tym, kiedy się ma urodzić ktoś, a kiedy się ma nie urodzić. Rozumiecie to? To jest rola Boga. Kiedy ktoś mówi, że o tej porze ma być słońce, a o tej porze ma być noc, to jest rola Boga. Amen? Więc tutaj jest napisane, że nawet tak daleko się posunie, że będzie ingerował w rzeczy, które Bóg zaplanował. Czy my trochę nie widzimy już tego dzisiaj? Prawda? Już tego jest, ale powiedzcie, czy może być tak? Chcę wam teraz dać tylko takie trochę wyobrażenie. Mamy teraz koncert pasyjny, ewangelizację. Mamy zaproszonych już naszych ludzi, mamy zaproszonych gości, naszych znajomych, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa. I wyobraźcie sobie, że jest prawo, jest dekret, że nie wolno się publicznie zgromadzać. Że absolutnie nie wolno narzucać komuś wiary. Nie wolno się zgromadzać publicznie pod groźbą kary. Na przykład tak jak jest mandaty, taryfikator mandatów, 2000 i 5 punktów karnych. Za to, jeżeli komuś będziesz głosił Ewangelię albo na zgromadzeniu mówił jawnie o Jezusie. Może tak być? Chcę wam powiedzieć, rok temu byłem w Izraelu. I pytam się pastora tego, którego mieszkali, pytam się go, o co się modlić, o co się o ciebie modlić, o co się modlić, jeżeli chodzi o Izraela. A on mówi tak, władze chcą wprowadzić, że jeżeli ktoś będzie kogoś nakłaniał do innej wiary, to mało tego, że dostanie grzywnę, może być zwolniony z pracy, to jeszcze do 3 lat więzienia może za to dostać. Pytam się go, co się może stać. A on mówi tak, czy ten przepis przejdzie, czy nie przejdzie. My będziemy głosić, a wy się o nas módlcie.
Słuchajcie, my mamy niesamowity czas, wykorzystujmy go. Co mamy teraz robić? My mamy wykorzystywać czas każdy, w jakim żyjemy. Daniel to umiał zrobić i czytaliśmy to przez 6 rozdziałów. Każdy czas, jaki miał, wykorzystywał do tego, żeby przekazywać resztce dziedzictwa Bożego, przekazywać, jak należy żyć, jaki jest Bóg i że jest jedyny. Amen? I czy to było dogodny czas, czy niedogodny, on to przekazywał. Ale teraz mamy też słowo do nas, że my w naszym okresie czasu mamy żyć podobnie i wiemy, dlaczego to mamy robić. Dlatego, że przyjdzie czas, kiedy być może już nie będziemy mieć takiego spotkania jak teraz. Przypomnisz sobie, wiecie, może być tak, że twoim dzieciom albo wnukom będziesz opowiadać, spotkaliśmy się i kawkę żeśmy sobie zrobili, herbatkę i potem rozważaliśmy księgę Daniela. A on mówi, naprawdę, razem żeście byli i nie zamkli was? Słuchajcie, tak może być. Nie chcę straszyć, nie chcę zastraszać, ale chcę powiedzieć, wykorzystujmy czas, który mamy. Mamy ewangelizację, mamy spotkanie, kiedy możemy wsiąść w autobus, jechać i głosić, i głosić Ewangelię otwarcie. Amen? Jeśli nie będzie takiego czasu, będziemy to robić potajemnie. Będziemy to głosić od ust do ust, będzie do uszy, od uszy do uszy. Może będziemy musieli odwiedzać kogoś w więzieniu. Ale Ewangelia będzie głoszona, bo wiemy, jaki jest koniec. Amen? Że święci wybrani będą królować. Amen? Będą zasiadać, kiedy Bóg będzie wydawał sąd nad niesprawiedliwością. Amen? I kiedy popatrzymy na tę zapłatę, kiedy popatrzymy na koniec, jaki czeka, to możemy być mocni już teraz. Nie musimy się załamywać, ani spuszczać naszej głowy, ale tak jak Pan Jezus powiedział, gdy się to zacznie dziać, co robicie? Podnoście wasze głowy do góry, skąd przychodzi pomoc. Amen? Gdyż Król, który jest Król Królów, Pan Panów, jest na tronie i On tam zawsze był. Amen? On tam zawsze siedział. Nigdy się nie zmieniło nic. Halleluja. Amen? Jesteśmy już prawie na zakończeniu. Ja się patrzę, znowu te godziny tak trochę uciekły, nie wiem, przesuwają ten czas coraz bardziej. Tu jest napisane, że będą zmieniać pory. Wiecie? Nie wiem, kto to tak robi, ale chyba mały róg. Słuchajcie, mam takie wnioski, i mam takie poselstwo do kogoś z nas, może do więcej osób. Kiedy modliłem się, to widziałem coś i chcę wam powiedzieć. Chyba się mi udzieliło trochę z Daniela, wiecie? To, co mnie ujmuje w wnioskach, to jest pokora Daniela. Słuchajcie, pomimo tego, że był sam, samotny, z tego, co czytamy, to było ich 4, którzy wiedzieli. Wiecie, historia była taka, że cały naród chyba znał Daniela i ich... i jego ministrów, czyli tych 3 jego przyjaciół. Zgadza się? Bo to w narodzie było sławne. Wiecie, ten brak pokłonu przed tym posągiem czy coś, to było sławne. To musiało być słyszane na cały naród. Ja się pytam, gdzie byli reszta Izraela? Przecież tyle tysięcy ludzi było młodych wyprowadzonych z Izraela. Dlaczego tam zgromadzenie nie powstało? Dobre pytanie, prawda? Wiecie, ale nawet na tak najcięższych nie możemy nikogo osądzać. Bo w najcięższych warunkach nigdy prawda Boża nie zgaśnie. Zawsze znajdzie się ktoś z wyprostowanymi plecami, podniesioną głową i mówi, Bóg jest jedyny. I światło świeci na świecie. Amen. Dzisiaj chcę powiedzieć, że to ty i ja jesteśmy tym światłem. Dzisiaj to my jesteśmy tymi, którzy mają stać na straży i nigdy się nie ugiąć. Amen. Halleluja. Czyli pokora Daniela ujmuje mnie to. Wolny od egoistycznego myślenia. Nie myśli w ogóle o sobie. Przejdę na emeryturkę, odpocznę sobie, mam mieszkanko, mam fajny dom, wiecie, górną izbę, okna otwarte w stronę Jerozolimy. 3 razy się pomodlę do Boga. Może przepis nie zmieni, nie zabronią mi tego. A jak zabronią, to będę po cichu się modlił. Nie, nic z tych rzeczy. On staje na stanowisku i walczy dalej. Amen. Modli się o Izraela. Będziemy to czytać dalej w następnych rozdziałach. Trony odwieczny i wszechmogący Bóg jest, był i będzie zawsze. Amen. Kiedy tylkokolwiek jakiej okoliczności albo się władza zmienia, albo cokolwiek się dzieje na ziemi, podnieś swój wzrok do góry i zobacz, kto jest na tronie. Amen. On jest zawsze. On nigdy tam nie przychodzi i nie odchodzi. On jest zawsze i zawsze możesz podnosić wzrok. To jest niesamowite, co trzyma mnie przy życiu. Amen. Że mogę zwrócić się do tego, który od początku napisał historię. Halleluja. Zawsze wieczny, zawsze jest wieczny. Tak napisałem. I Syn Człowieczy. Wiecie, to mnie naprawdę dotyka, to mnie ujmuje. Syn Boży, Jezus Chrystus. Ten, który wyrzekł się samego siebie. Który nie był
nie był uparty przy tym, żeby być równym Bogu, ale uniżył się. Przyszedł na ziemię, aby oddać swoje życie za nas. Amen. I teraz widzimy to, co Daniel opisuje. Przeto Bóg co zrobił? Wielce go wywyższył i obdarował go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. To się stało. Amen. To się stało. Daniel to opisuje jako do przodu, a my to widzimy dzisiaj na żywo. Amen. Jezus Chrystus jest ponad władzą, ponad panowaniem, jest ponad okręgami niebieskim. A my gdzie? Amen. Halleluja. To się mi podoba. I teraz słuchajcie, kiedy modliłem się, kiedy któregoś tam wieczoru się modliłem o, nie wiem, czy o to spotkanie, czy widziałem osobę, która siedzi, głowę ma pochyloną. W moim wyobrażeniu widziałem, że płacze, że się martwi. I Bóg mówi takie słowa do ciebie, jeżeli to ty jesteś. Tak długo, jak tylko długo będziesz polegał całkowicie na mnie i ufał mi bez reszty, będę za ciebie odpowiedzialny. Za twoje sprawy, za wszystko, co ciebie dotyczy, będę odpowiedzialny. Twój ojciec. Bóg chce powiedzieć, że jeżeli będziesz mu ufał i polegał całkowicie na nim, to on twoje sprawy bierze w twoje ręce. I nie musisz się o nic zmartwić. Amen. Dlatego podnieś swoją głowę, wyprostuj się, uwielbij Boga. Nie musisz się martwić. To jest koniec zmartwienia, koniec smutku. Czasy może coraz gorsze, a ty coraz bardziej radosny. Podnosisz głowę do góry. Idziesz opowiedzieć wszystkim o Jezusie. Gdziekolwiek się da. Amen. Kiedy mamy restarty, kiedy mamy ewangelizację, kiedy mamy festiwal, kiedy mamy koncert. Jakakolwiek akcja jest, chciejmy zapraszać ludzi, chciejmy wszystkim mówić o Jezusie, bo On zasiadł na tronie. Amen. I właśnie dzisiaj żeśmy to widzieli z perspektywy Daniela, ale też widzimy to z perspektywy naszej. Jesteśmy w XXI wieku. Wiecie, niesamowicie dobry czas. To jest czas, aby ogłosić Króla. Amen. Aby ogłosić Jego Królestwo, aby ogłosić, że On zawsze troszczy się o swój lud. Amen. I że On zawsze jest na tronie. I właśnie Księga Daniela zachęca nas do tego, że kiedy widzisz rzeczy koniec, kiedy widzisz, jak się one właściwie zaczynają, dla nas to się zaczynają, nie kończą te rzeczy, kiedy Królestwo Boże, to przestajesz się martwić. Przestajesz się martwić rzeczy, które się dzieją na ziemi. Przestajesz się martwić tym, że znowu taka władza będzie powołana i znowu oni będą robić to i tamto i tamto. Słuchaj, modlij się o to, żeby młodzi ludzie, tak jak Daniel, mieli wpływ na władzę. Amen? To jest ważne, żeby młodzi ludzie mieli pełni Ducha Świętego, mieli wpływ, decydujące zdanie. Amen? Tak żeśmy powiedzieli. A kiedy już jestem seniorem, to staję, aby odbierać od Boga i przekazywać, i zapisywać, i zostawiać na pokolenia. Amen?